No i widzimy się ponownie w tych samych okolicznościach przyrody, dalej w tej samej bitwie. Bitwa też z gatunku, no specjalnych strat nie można ponieść, no ale warto zobaczyć, że to jest, było chyba mnóstwo tych jednostek czwartego poziomu, więc generalnie po prostu warto takie bitwy toczyć, no już nawet na początkowej fazie gry. Ale też nie, nic specjalnie interesującego w tej bitwie też nie zrobiłem, no po prostu... I tutaj jest prawdopodobnie mój bardzo duży błąd, który popełniam, więc tu się na chwilę zatrzymam. No nie wziąłem tej magii powietrza, no i każdy będzie się pukał w głowę, ale ja jej nie wziąłem, no i to był ogromny błąd, bo później skończyłem bez mistrzowskiej magii w tej całej rozgrywce. Bardzo liczyłem na magię ziemi, miałem tego slowa, liczyłem, że mi się to uda. Wiadomo, że z magią ziemi mistrzowską mógłbym już nawet w pierwszym tygodniu robić te konserwatoria gryfów. No i to bardzo na to postawiłem, no i nie wyszło. Więc nie robić tego. Bierzemy magię powietrza w takiej sytuacji, bierzemy tą magię powietrza. No tutaj bardzo długo się zastanawiałem i w końcu zrobiłem źle, więc trzeba brać, trzeba zdecydowanie brać. Ojej, zabolało. Dlaczego mi to kilka razy się wyświetliło? Nie wiem. Próbowałem przesunąć trochę do przodu, ale mi to nie wyszło. Tutaj po tej lewej stronie, może na tym się też skupię, co tu na mapie widzę i co o tym sądzę. Tutaj widać cmentarz, tutaj no nie interesuje mnie to, co tu buduje, no buduje oczywiste rzeczy, buduje tawernę, buduje kolejny budynek do swojego buildu, natomiast tutaj widać cmentarz, to jest nowy budynek, nowy obiekt na mapie z Horn of the Abyss, który daje nam złoto za pokonanie określonej ilości zombie. Jest to stała liczba, więc tym się różni od innych banków, że po prostu zawsze dostaniemy dokładnie to samo. Więc jeśli już umiemy pokonać ten bank, to po prostu zawsze będzie wyglądał dokładnie w ten sam sposób. Więc no warto na pewno byłoby to zrobić, jeśli miałbym na to czas. Poza tym widziałem tam czarną wieżę kolejną, więc... przeklikujemy. O, i tutaj jest... No nie będę kończył, no czarna wieża, wiadomo o co chodzi. Już mówiłem o niej. Natomiast tutaj widać bardzo istotny artefakt, jakim jest topór centaura. No i gracze tacy bardziej niedzielni pomyślą sobie, no Jezu, plus 2 do ataku. Co to za artefakt, prawda? Co innego, jakby tam leżało jakieś plus 6, plus 12, o, to by byłoby fajnie, prawda? No ja mówię, nie, bo to jest mapa Balance, czyli mapa, na której artefakty tylko pierwszych dwóch poziomów możemy znaleźć, tak? Wiadomo, że artefakty dzielą się na cztery rodzaje, tak? Treasure, Minor, Major i Relic, tak? Czyli skarbu, pomniejsze, większe i relikty. No i skarby, czyli te najmniej cenne, które możemy dostać jako artefakt startowy, losowy, tak? No to wiadomo. Plus te odrobinę lepsze. No i generalnie zmierzam do tego, że taki topór należy po prostu rozpatrywać w kategorii do... Za friko premii plus 2 do ataku, czyli bardzo dobrej, bardzo, bardzo, bardzo przydatnej rzeczy. Bo później w takiej finałowej bitwie to te 2 do ataku to może być naprawdę ta kluczowa różnica, która sprawi, że jeden z graczy będzie po prostu silniejszy. Zdecydowanie jest to jeden z lepszych artefaktów, jakie możemy tak znaleźć w takiej sytuacji. Na pewno będziemy bardzo chcieli go podnieść. Natomiast tam po prawej stronie widać było jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, czyli puszkę Pandory. Czyli najbardziej cenną rzecz chyba, jaką możemy znaleźć na mapie. No przesadzam, ale we wczesnej fazie gry chyba najbardziej cenną i zawsze najbardziej interesującą dla graczy. Bo mamy takie myślenie, o co tam może być? No wiadomo co tam może być, złoto, doświadczenie, armia albo czary. No czary to jest ta najgorsza opcja oczywiście. Złota lub doświadczenia najpewniej będzie 5000, no a armia no to raczej chyba też niezbyt dobrze, bo może nam się trafić z zupełnie innego zamku i tyle będziemy mieli radochy, jak dostaniemy jakiś, nie wiem, hobgoblinów. Rozbudowuję się oczywiście w normalny sposób, taki jak się rozbudowywałem. Jak się miałem rozbudowywać, myślałem, że nie mam tawerny. O broń Boże, nie chciałem zbudować tego budynku, absolutnie. Teraz się zorientowałem dopiero, że nie mam szóstego bohatera. Brawo ja. Tutaj jeszcze jedną rzecz jest ciekawa, o której nie wspomniałem.
Tu oczywiście przekładam armię, żeby sobie zostawić najszybszą jednostkę na głównym bohaterze, żeby miał jak najwięcej ruchu w następnej turze. Natomiast no tego gnola zabijam, bo po co mi ten gnol? Jak ktoś uważa, że to jest złe, to nie proszę założyć koło ochrony gnoli. Natomiast tu jest istotna jeszcze jedna rzecz. Znowu będę denerwujący i zatrzymam nagranie. Tutaj widzimy piękną rzecz, jaką jest obóz uchodźców. To teraz może być jakaś taka, nie wiem, polityczna albo jakaś taka światopoglądowa historia, natomiast nie, oczywiście nie o to chodzi. Obóz uchodźców w Heroes 3, no to nie jest taka zła rzecz jak w rzeczywistości, tylko tak jakaś budząca, nie wiem, jakieś niepotrzebne konflikty, tylko to jest bardzo przydatne miejsce, w którym możemy dostać bardzo fajne jednostki. I akurat, było śmiesznie, to mi się przydarzy tym razem, więc bardzo warto zawsze taki obóz odbić i co tydzień sprawdzać, co tam jest, bo a nuż nam tam wypadnie, nie wiem, na przykład Archanioł, prawda, albo nie wiem, czarny smok albo coś takiego. No, nawet jeśli to nie jest jednostka z naszego zamku, to chyba fajnie jest mieć czarnego smoka, lepiej niż nie mieć na przykład, prawda? Bo nie wiem, można go na przykład dać pobocznemu bohaterowi i wyczyścić nim za darmo całą strefę, albo dać go głównemu bohaterowi i mieć czarnego smoka w końcowej bitwie, który może nam zupełnie zmienić obraz tej bitwy, prawda? Więc bardzo, bardzo ważna rzecz. Takie obozy tutaj na mapie były dwa, no przyfarciło mi się raz, ale to chyba wystarczy. Kiedyś w grze zdarzyło mi się trafić Archanioła w obozie uchodźców i też było fajnie. Kiedyś mi się też przydarzyło trafić w pierwszym tygodniu grając Infernem tych ulepszonych czarcich lordów i przyspieszyć sobie farmienie demonów jakieś 3 razy. Także warto. Teraz bitwa, no wiadomo, z tym czerwonym smokiem nie jest ryzykowna, bo wiem, że smok będzie jeden. Gdyby było ich więcej, no to mogłoby być bardzo źle. Oj, a czy ja dobrze pamiętam, że to jest ta bitwa, w której bardzo dużą głupotę zrobiłem, jeśli chodzi o ustawienie się, i całe szczęście, że komputer mi pomógł bardzo, bo ja tak myślałem, że się tak ładnie ustawię i mi nic komputer nie zrobi. No właśnie tak, jakie ładne ustawienie mam. No niestety o jednej rzeczy nie pomyślałem. No właśnie o tym. I straciłem na ty w ten sposób straciłem 8 kuszników, że po prostu przez własną głupotę. Natomiast dostałem świetny artefakt, plus jeden do wszystkich statystyk. To jest jeden z fajniejszych artefaktów też, jakie możemy dostać. Więc jak najbardziej, no artefakty mi na tej mapie bardzo siadły. Tak samo jak zresztą wszystko inne, tylko poza moimi własnymi umiejętnościami, które mi w ogóle nie siadły. Teraz oczywiście cały czas, nie wiem, no pomijam to milczeniem, bo to dla mnie oczywiste, ale może nie powinienem, że cały czas bohaterami pobocznymi czyszczę takie pomniejsze bitwy, jak właśnie tutaj teraz z tymi szkieletami. To oczywiście jest to bitwa z kategorii, ja wiem, że to jest bitwa z kategorii tych pomijalnych, ale o czymś mówiłem teraz, że po prostu no nie są to rzeczy, które chcemy robić głównym bohaterem, tak? Główny bohater chodzi od tych najważniejszych celów do kolejnych najważniejszych celów, a poboczni czyszczą to, co jest generalnie daleko od niego, może tak powinienem to ująć. Bohater powinien jakby czyścić rzeczy w miarę od siebie nieoddalone, a przemieszczać się na duże odległości dopiero wtedy, kiedy idzie do ważnego jakiegoś celu, na przykład takiego jak tutaj, ta puszka Pandory. Koniecznie tutaj musi się znaleźć główny bohater i się znajdzie. Tu mamy koniec tury i dostaję następną turę. Mam fajnie w jednym nagraniu tym razem. No i co? No i to, że cały czas bohaterem pobocznym czyszczę mapę. No cały czas to widać, prawda? Mógłbym prawdopodobnie tutaj, chociaż nie, bo myślę, że teraz nie zastanawiam się oczywiście nad tym, czy mogę zaatakować tego przeciwnika i wrócić się. To znaczy, chodzi o to, żeby tak zwany, jak to mówią, prawda, czy chain will make it, czy chain won't make it, czyli czy się uda taki łańcuszek, czy się nie uda. No, czyli czy po prostu nie braknie w pewnym momencie punktów ruchu, żeby dotrzeć do głównego bohatera w miarę bez straty jego własnych punktów ruchu. Tutaj wejdę do Black Towera, dowiem się, co tam jest i będę z niego spieprzał, bo w Black Towerze możemy dostać dowolną walkę z jednym smokiem, no ale jak dowiaduję się, że jest to smok złoty, no to przestaje mi się to już tak bardzo podobać. No i oczywiście będę wracał teraz, gdzie pieprz rośnie. O, tutaj kolejne widzimy świetne rzeczy, po które byśmy bardzo chcieli przyjść głównym bohaterem i zmarnować nim 10 tur ruchu. Tak właśnie zrobię, no i oj, tu widzimy kolejne konserwatorium, więc pomyślałem, że to bardzo dobrze byłoby tam pójść głównym bohaterem.
Dobry gracz prawdopodobnie zrobiłby tam jakiegoś sprytnego chaina, no ale ja nie jestem dobrym graczem, niestety. Oczywiście tutaj mamy tutaj stajnie, nawet dwie. I taka stajnia jest to bardzo ważny przedmiot dla zamku, no bo oczywiście za darmo ulepszamy tam kawalerzystów, więc żaden dobry gracz nie zbuduje ulepszenia do kawalerzystów w swoim zamku, jeśli ma gdzieś stajnie na mapie. Bo to po prostu się nie opłaca, bo tych kawalerzystów stajnie ulepszamy za darmo, więc zarówno oszczędzamy koszt budowy tego ulepszonego budynku dla kawalerzystów, jak i oszczędzamy koszt samego ulepszenia. No, tu w tej turze się już za dużo chyba nie wydarzy. Więc tak, po prostu warto o tym pamiętać. Co do tych kawalerzystów, natomiast co do generalnie tej mapy, jest tutaj jeszcze kolejny bank i jeszcze kolejny, który było widać przed chwilą. Oczywiście bank, mówiąc bank, przepraszam, w tym momencie mam na myśli konserwatoria, czyli te budynki, w których dostajemy armię. Tak, nie takie prawdziwe banki, w których dostajemy złoto, tylko te, w których za pokonanie przeciwników dostajemy armię. Czyli tak jak tutaj dostajemy te anioły w tych konserwatoriach, tak, konwersatoria. No, tak, bardzo, bardzo konwersatoria, bardzo konwersujące mi te gryfy. No i tutaj dostajemy oczywiście anioły za walkę z gryfami, a w tym czymś tutaj na dole, to jest nowa rzecz z Horn of the Abyss, bardzo polecam. Dostajemy tutaj gigantów za pokonywanie, uwaga, ulepszonych golemów. Więc trudna walka wbrew pozorom, bo te golemy no mogą do nas od razu podejść, bo mają 5 punktów ruchu, więc zawsze dojdą do wszystkiego i jest no walka z gatunku tych najtrudniejszych, no ale dostajemy tych gigantów, którzy no jest to jednostka siódmego poziomu zawsze, prawda, wiadomo. Tutaj mamy oczywiście portal, który prowadzi do kolejnej strefy, no ale ja przez niego nie przechodzę, bo nie jestem w stanie pokonać tych meduz. No i w końcu pokonaje mój przeciwnik. Ja niestety nie. Też mój kolejny duży błąd. No tutaj bitwa z gatunku tych, które się bardzo fajnie toczy, bo tak się klika i przeciwnicy sami giną, nie trzeba myśleć. Tak, bitwa pokonana. Oczywiście nie ma co się zastanawiać, bierzemy atak. Archerka, no to nie jest najlepsza umiejętność. No i teraz rozwijamy się, a magia ziemi jak nie przechodziła, tak dalej nie przechodzi. No i górnisol ma już wysoki siódmy poziom, jesteśmy szczęśliwi, a dalej nie mamy mistrzowskiej magii. Bo jesteśmy głupi. Jakbym wziął to powietrze, to przynajmniej miałbym powietrze. Zdobywam oczywiście loch, warto pamiętać, że gdybym miał jakieś siedlisko, to w lochu warto zbudować portal przyzwania, czyli ten portal of summoning, prawda, POS, istotny budynek. Czy ja przed chwilą nie pominąłem tego, o czym chciałem cały czas powiedzieć, czyli... Nie. Przepraszam, coś mi się widziało. Aha, tak, teraz podniosłem oczywiście to drewno. Żeby było mnie stać na training ground, tutaj mamy ten portal of summoning, który bym budował, gdyby mi był potrzebny do czegoś, ale nie mam żadnego siedliska mocnego. No ale jakbym miał siedlisko na przykład 6 poziomu, no to na pewno bym to zrobił. A jakbym miał w sumie drugiego, to też bym to zrobił, bo miałbym więcej kuszników. No cały czas zastanawiam się nad pokonaniem tych medus, no ale nie dam rady. A przynajmniej tak mi się wydaje, że nie dałbym rady, w sumie nie jestem pewny. No i tu będę kończył tą turę, chyba. No nawet na pewno. Więc kończy się pierwszy tydzień. No i trzeba sobie zadać pytanie, czy ja coś zrobiłem w tym pierwszym tygodniu. Wydaje mi się, że trochę mało. Ta mapa jest naprawdę świetna. No tutaj jest czwarte konserwatorium, więc widzimy cztery konserwatoria i na upartego jeszcze moglibyśmy pokonać ten tak zwany experimental shop, czyli eksperymentalny sklep, czyli to coś, w którym możemy, nie wiem jak to się nazywa, warsztat może po polsku? Nie wiem. Nie znam polski. W sumie nie wiem, w czym w ogóle są polskie nazwy, bo nie wiem, czy Chota w ogóle została spolszczona.
Teraz się ustawiam do 7 dnia, no, na nowy tydzień, żeby od razu zacząć tury na przykład bohaterami stojącymi w tych młynach dających nam złoto na początku tygodnia i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. Dostajemy po prostu. Mógłbym, znaczy, aha, co do tych banków, no po prostu nie wykorzystałem potencjału tej mapy kompletnie. No można było, myślę, dużo szybciej próbować pokonać. Myślę, że w pierwszym tygodniu mogłem coś z tego pokonać, no może nie, ale może też już patrzę też tak z perspektywy później, już po grze. Natomiast tutaj się cofnę, bo ta bitwa akurat jest może i prosta, ale z gatunku tych takich o tyle ciekawych, że no jest to bitwa dość specyficzna, tak? Jest to specyficzny przeciwnik, jakim są Cerbery. Istnieje po prostu specyficzne ustawienie, którym ustawiamy się właśnie na tą jedną jednostkę, na Cerbery. I na, no w sumie można też tak na hydry się ustawiać. Chodzi oczywiście o to, żeby jednocześnie zasłonić swoją kluczową jednostkę, a jednocześnie jeszcze też no nie obrywać tym atakiem w większą ilość celów, znaczy w tą istotną jednostkę po prostu nie inaczej. No żeby jak najbardziej utrudnić im dojście, może tak to chciałem mówić. I to jest właśnie takie ustawienie, taki zygzaczek. One się wtedy, jeśli one nawet wejdą w ten zygzak, no to się poblokują wzajemnie, no i generalnie jest to dobre ustawienie, no. Zresztą za chwilę będzie to widać. Chociaż nie będzie widać, bo głupie Cerbery atakują moją balistę. No i tam, od tego miejsca, no to już bitwa się... Tak, no przeciwnik był dość łatwy, plus ja miałem już 11 ataków, więc też się inaczej na to patrzy trochę. Tych krumejców chciałem usunąć, ale w sumie, żeby mieć więcej morale, ale uznałem w sumie, że może tego nie zrobię i po prostu postaram się ich poświęcić teraz w bitwie, żeby mi zginęli zamiast moich cenniejszych jednostek. No właśnie, wystawiam ich tutaj na dół, żeby byli tymi prowokującymi jednostkami, które będą ściągały kontratak, no bo i tak chciałem się ich pozbyć, żeby nie mieć kary do morale. No jak widać, ta balista robi bardzo duże obrażenia na garnisonie, dlatego no warto jest ją mieć. Niestety, no ja ją mam, już bardzo krótko ją będę miał. Teraz był duży błąd z mojej strony. Oczywiście strzeliłem kusznikami w osłabiony już przez balistę oddział zamiast w całkiem nowy, czyli zmarnowałem trochę potencjału. Tak nie robimy. Tu przesunąłem się oczywiście o jedno pole do tyłu, żeby mnie nie trafił ten żywiołak wody. Strzelam w górny cel oczywiście, żeby ten, który jest szans, ma największe szanse dojść do moich ważnych jednostek, no wiadomo. No i to bitwa też tak wygląda raczej prosto z tej perspektywy, no ale może... Może gdyby ktoś się nie ustawił, tak, no to już nie byłaby taka prosta, no bo przeciwników było sporo. No tutaj w tym pierwszym tygodniu niestety nie dostałem nic fajnego. W obozie uchodźców dostałem jakąś słabą jednostkę. To była jednostka pierwszego poziomu właśnie z Kaw, z tego nowego zamku, z Horn of the Abyss. Oczywiście na swoim głównym bohaterze zostawiam jednego gryfa. No i będzie się kończył powoli chyba tydzień. Tutaj muszę trochę pozbierać. No wiadomo, ci bohaterowie poboczni. Generalnie taką mam jedną radę co do bohaterów pobocznych, żeby jeśli mamy do wyboru nimi zbierać surowce, złoto i tak dalej, albo robić inne przydatne rzeczy, czyli na przykład ustawiać w łańcuszku, badać mapę, przesyłać jednostki, to lepiej zostawić zbieranie tych surowców na później. Właściwie to nawet nie tak, ale jakby zastanowić się, czy te surowce są nam w tej chwili potrzebne. Po prostu pomyśleć, czy jesteśmy w stanie, na przykład, czy w tej turze budujemy budynek. Jeśli tak, to czy już na nas, przypadkiem nas na niego nie stać w tej chwili? Czy nie mam jakichś jednostek do zrekrutowania? I jeśli mamy, to czy naprawdę bardzo ich potrzebujemy w tej chwili? Czy one nie mogą chwilę poczekać? I czy nas nie stać na to, żeby kupić je od razu? Jeśli mamy na przykład 10 tysięcy złota i tak brak po prostu, no, bo na przykład pierwszą turę, czy tam jedną z pierwszych tur i wiadomo, że nam jeszcze tego złota starczy na parę tur, to może niekoniecznie musimy od razu podnosić wszystkie sztuki złota, które leżą na mapie i wszystkie surowce. Tylko właśnie może na przykład warto odkrywać mapę, robić te łańcuszki i tak dalej, a te surowce podnosić dopiero później, jak już właściwie nie bardzo mamy co robić z tym bohaterem, bo on na przykład stoi w jakimś mało przyjaznym miejscu, no to może chociaż przynajmniej pozbiera te surowce. Taka drobna rada. Nie wiem też na ile precyzyjna,
Ale tak, z mojego doświadczenia w sumie wynika, że jest to dobry pomysł. Oczywiście w tym momencie mam problem, brakuje mi kamienia na zakup zamku, więc brakło mi dokładnie jednej kratki, żeby dostać kamień, oczywiście jak zawsze w Heroesach. Więc oczywiście buduję dwa marketplace'y. Nie, nie buduję dwóch marketplace'ów, buduję jeden marketplace, bo po drugim już nie byłoby mnie stać w drewnie. Warto pamiętać, że marketplace'y kosztują nas drewno. W tym momencie zorientowałem się, że jeszcze złota też nie mam, bo musiałem kupić marketplace'a. No to wiadomo, że marketplace'y nie są za darmo, wbrew temu, co nam się wydaje czasem. Jak kupujemy marketplace'a, no to liczymy, o, tyle surowców wymienię za to i zapominamy, że sam marketplace kosztuje jeszcze 5 drewna i zwykle się wyrąbujemy potem na drewnie. To jest bardzo ważna rzecz, żeby o tym pamiętać. Że to drewno, że one kosztują jednak wbrew pozorom coś. Skończyły się tury, te tak zwane sim turns, czyli tury symultaniczne. Może w tym momencie powiem, o co chodzi, bo też nie każdy może grał w Horn of the Abyss, a nawet jak ktoś grał, to nie jest chyba taka defaultowa opcja, tylko trzeba chyba to ustalić. Jest to genialny pomysł dodany w Horn of the Abyss. Chodzi o to, że kilka pierwszych tur, zwykle gra się pierwszy tydzień w ten sposób, ale to i tak już wystarczy, bo pamiętajmy, że grając na multi, no to bardzo często gra trwa te 2-3 tygodnie. Więc pierwszy tydzień to jest no połowa albo 1/3 gry, czyli i to ta bardzo ważna część, w której na przykład mamy wszystkie restarty, mamy mapy okazują się zbugowane i tak dalej. Więc bardzo fajny pomysł, że pierwsze tury po prostu rozgrywane są przez graczy jednocześnie, no bo i tak nie ma między graczami wtedy żadnej interakcji, bo oni po prostu każdy zwiedza swoją część mapy. Możemy swoją drogą ustalić, jak długi będzie ten okres, jeżeli wiemy, że no jesteśmy na przykład wystarczająco początkującymi graczami, że no i tak nasze bitwy w ogóle nigdy się nie spotykamy wcześniej niż na przykład w trzecim, czwartym tygodniu, piątym, to możemy ustawić te symultaniczne tury dużo dłużej. Po prostu tak, warto je ustawić tak, żebyśmy mieli tylko pewność, że się, no prawie, przynajmniej prawie pewność, że się w tym czasie nie spotkamy. I chodzi o to, że po prostu gracze rozgrywają swoje tury w tym samym czasie. A tutaj właśnie to, o czym mówiłem, ten obóz uchodźców daje mi dwóch kawalerzystów, czyli super świetną rzecz. Tylko ja ich od razu nie kupuję, bo mam też swój mózg i wiem, że mnie na to nie stać, bo mam 3,5 tysiąca tylko, a potrzebuję jeszcze kupić parę rzeczy innych i wiem, że może tych dwóch kawalerzystów to nie bardzo jest to, co mi jest najbardziej potrzebne. A w sumie może i było to najbardziej potrzebne, tylko po prostu... No tak zadecydowałem po prostu, że wolę najpierw kupić sobie trochę inne rzeczy. Może to był błąd też, nie wiem. Uznałem, że bardziej potrzebuję kuszników. Więc te tury symultaniczne, jeszcze do tego wrócę. Chodzi w nich oczywiście o to, że gracze po prostu mają jednocześnie grają, więc po prostu no połowę tego nam trwa partia, prawda? Połowę tego czasu, który byłby normalnie. Znaczy oczywiście do tego momentu, bo później już po zakończeniu tych tur po prostu gra się normalnie. Na przemian. Bardzo dobry pomysł. No teraz jak widać, no mam bardzo trudny moment, gdzie brakuje mi złota. Brakuje mi armii, żeby pokonać to wszystko, co bym bardzo chciał pokonać i co mogłoby mi dać armii, co mogłoby mi dać więcej armii, więcej złota, surowców, wszystkiego. No i nie mam też złota, żeby kupić sobie więcej armii. No jestem w takim trochę, takiej trochę kropce. Tak, brakuje mi złota, żeby kupić armię, brakuje mi armii, żeby zdobyć złoto. W tym momencie kończy się kolejna tura. Gdzie jestem tutaj? Ciekawe, jak długie już jest to nagranie. Będzie się wrzucać 4 dni na przykład na YouTube'a. No trudno. W tej chwili już, właśnie nie, teraz już nie ma tego pięknego napisu Bandicam tutaj, bo to jest OBS. To taka miła przesiadka na coś, co pozwala mi nagrać dłuższy niż 10-minutowy materiał. Swoją drogą w Horn of the Abyss ten nowy wygląd zamków jest ładny, dużo ładniejsze zamki są. Dużo w ogóle, no te wszystkie zmiany graficzne moim zdaniem są na dobre. W tym momencie no, nic też się ciekawego nie dzieje. Widać, że po prostu no, kupuję na gwałt armię. Staram się coś wymyślić, jakby to zrobić, żeby mieć, żeby ilość tej armii po prostu wzrosła, żeby mi ilość złota wzrosła.
Sam już nie pamiętam, co zrobiłem, bo szczerze mówiąc, sytuacja wygląda jak dla mnie trochę źle. Kupuję tyle, ile jestem w stanie, no i będę to przenosił i będę prawdopodobnie próbować pokonać jakiś bank, no bo to zawsze jest to najlepsze rozwiązanie takiego problemu ze złotem, to po prostu pokonać jakiś bank. Ale naprawdę nie pamiętam, co zrobiłem w tym momencie. Myślałem o pokonaniu tamtego banku. Banku oczywiście, nie banku, znaczy banku, tego cmentarza, to daje chyba 1500 zł, no ale nie byłbym w stanie stamtąd wrócić. Jak to brzmi? Nie. Nie byłbym w stanie wrócić do cmentarza. Nie o to chodziło, tylko że no, nie byłbym w stanie w tej turze wrócić po prostu. Brakuje mi. No już powiedziałem po raz 34, tak, powtarzam się cały czas, mówię to samo. Brakuje mi armii, brakuje mi złota, no ale też nie wiem co mówić, bo tak trochę nudny ten fragment, szczerze mówiąc, się zrobił, gdzie nie bardzo mam co robić. Oczywiście na bohaterze zostawiam te gryfy. Dlaczego? No bo potrzebuję, żeby bohater był jak najszybszy, wiadomo. A bohatera szybkość jest wyliczana na koniec tury z jego najwolniejszej jednostki, więc zostawiamy zawsze tylko jedną jednostkę, najszybszą, którą się da na bohaterze, jeśli tylko możemy. A w tym momencie mogłem, więc tak zrobiłem. Świetna tura. Świetna tura, po prostu świetnie rozegrane. Świetnie rozegrany mecz, po prostu no, poziom mistrzowski. Pewnie z drugiej strony mecz wyglądał lepiej. Wolałbym szczerze mówiąc komentować dokonania mojego rywala niż własne, no ale nie mam dostępu niestety do takich nagrań, a szkoda. No tak, będę pokonywał teraz tego złotego smoka, no bo nie mam wyboru. Po prostu nie mam wyboru. Muszę szybko zdobyć złoto. No i ten złoty smok na szczęście zaatakował mi moich pikinierów, bo gdyby zaatakował marksmenów, czyli tych moich strzelców, to już byłoby trochę gorzej. W tym momencie stosujemy oczywiście najważniejszą możliwą taktykę, jaka istnieje, czyli zdejmowanie kontrataku, tak? Wiadomo o co chodzi? Jak nie wiadomo, to będę tłumaczył w Heroes of Might and Magic 3. Każda jednostka, za wyjątkiem oczywiście gryfów i ulepszonych gryfów, ma jeden kontratak na turę. I kontratakuje pierwszej jednostce w turze, która ją zaatakowała. Zatem, jeśli zaatakujemy coś pikinierem pojedynczym, który zresztą w Hota ma nowy wygląd, i moim zdaniem bardzo dobrze, że ma nowy wygląd, bo wygląda dużo lepiej niż w normalnym Heroesach, no to ten jeden pikinier obrywa od smoka. I potem czymkolwiek już bym tego smoka nie atakował, na przykład moimi kusznikami w zwarciu, to ci kusznicy nie oberwą po prostu kontratakiem. I tylko o to chodziło, dlatego najpierw atakujemy taką jedynką, ona ginie, a potem już możemy atakować czym tylko chcemy do końca tury. Tylko warto pamiętać, kiedy się jest początek tury, pilnować po prostu, kiedy jest nowa tura. Bardzo mi się przyda slow na smoka. Raz, że nie da się go na niego rzucić, a dwa, że nawet jakby się dało, to nic by mi to nie pomogło, by dalej byłby najszybszy. Jakby mu odjąć te trzy szybkości, to dalej miałby jakieś 14 albo coś takiego. Tam 13, nie wiem, 14. Teraz mam oczywiście nową turę, więc znowu czekam. Znowu atakuję pojedynczym pikinierem. Podchodzę kolejnym pikinierem, żeby w następnej turze miał zasięg. No i dalej nawalam, po prostu nawalam. Warto się poruszać. Jeśli atakujemy kawalerzystą, to nie robimy tego tak, jak ja to zrobiłem teraz, tylko ruszamy się nim cały czas, żeby miał więcej ataku. Wiadomo, że kawalerzysta jak chodzi, no to mu się zwiększają te adeki. Co ja mówię? Zwiększa mu się atak. Tak, atak damage. Super. Świetne po prostu rozróżnianie, w jaką grę w tej chwili gram. Kawalerzyści zwiększają się adeki, muszę to zapamiętać. No tak, ale dostałem za to w końcu to swoje wymarzone złoto i teraz już powinno być trochę lżej. Przekazuję całą armię, nie wiem po co ją przekazuję w ten sposób, szczerze mówiąc. Aha, już wiem po co, chcę sobie pójść całą armią razem z tymi nowymi kawalerzystami i dotrzeć do stajni. Jeśli ktoś pamięta, no to pewnie, znaczy jeśli ktoś uważa, to pewnie pamięta, że tutaj gdzieś pod zamkiem jest kolejna stajnia. Tylko ja po prostu tego nie pamiętałem.
i lazłem jak głupi do tej stajni, która jest dalej. No ale w sumie to też nie było takie głupie, bo tam w tamtej okolicy mam tych dwóch kawalerzystów do wykupienia cały czas, których nie kupiłem. Ale tak zasadniczo to raczej lepiej chodzić do stajni, która jest bliżej, niż do stajni, która jest dalej. No. Taka mądrość, jakby ktoś nie wiedział tego. Przekazuję tych kawalerzystów, bo w sumie no nie muszę iść tam całą armią, w końcu jednak się zastanowiłem nad tym. I po prostu samych kawalerzystów będę ulepszał. W tym czasie moim głównym bohaterem warto coś robić, tak? Generalnie tak jak w szachach, tak? Dobrze jest, jeśli nasz każdy ruch robi więcej niż jedną rzecz. Tak samo dobrze, żebyśmy w każdej turze robili więcej niż jedną rzecz. Żebyśmy mieli, jak mamy dużo bohaterów, to fajnie, żeby oni coś robili cały czas. Oj, kusi ta nagarnia, kusi. Chciałoby się te nagi pokonać. A tutaj wywaliło chyba meczyk. Tak, WTF, rozłączyło nas. 3 godziny prawdopodobnie minęły. Więc tutaj po prostu rozegrałem turę do końca. Nie turę do końca, przepraszam, po tej bitwie. Prawdopodobnie już był koniec. A bitwa z gatunku tych ambitniejszych. Tak, tutaj zasejwowałem grę. Po prostu po tej bitwie, bo gra mnie wyrzuciła, żebym nie mógł już sobie grać bez przeciwnika. Po bitwie musiałem zapisać grę. No i po prostu połączyliśmy się prawdopodobnie jeszcze raz. Albo i nie. Nie, no na pewno się połączyliśmy, bo pamiętam, że dograliśmy tą grę do końca, ale może to następnym razem było, już nie pamiętam teraz. O, jesteśmy z powrotem w grze. To już jest po tej bitwie, tak? Pokonałem tego zombiaka. Ten materiał pewnie będzie miał już 3 godziny. Trudno. Jak będzie miał 3 godziny, to będę go bardzo długo wrzucał. W ogóle mnie to nie obchodzi. Dokupiłem sobie tych dwóch kolejnych kawalerzystów. Oczywiście będę ich ulepszał w następnej turze. Mainem chciałbym pokonać oczywiście tą nagarnię, żeby mieć złoto. Buduję kolejne marketplace'y. Wiadomo, że każdy kolejny marketplace, czyli kolejne targowisko, to jest lepszy kurs. Dlatego zawsze najpierw budujemy tyle targowisk, ile wlezie, a potem dopiero na nich coś wymieniamy. Chyba że właśnie, już mówiłem o tym w jednej z pierwszych tur, że może być tak, że właśnie nie chcemy tego robić, bo każde kolejne targowisko kosztuje nas 5 drewna i na początku gry to może być dużo. No i możemy po prostu nie wyrobić się. Teraz będę chyba bohaterem pobocznym. Atakował, coś mi się nie wydaje, chyba właśnie głównym, tak. Jednak kuszą te nagi, ale nie. A może jednak tak, a może jednak nie. Nie, bo pamiętam, że ich nie pokonałem teraz jeszcze. Tylko dopiero później. Nie byłbym w stanie ich pokonać po prostu w tej chwili chyba. A może byłbym. Nie jestem jakimś specjalistą wybitnym, naprawdę. Nie jestem jakimś świetnym graczem, żeby wiedzieć takie rzeczy aż tak dokładnie. Pewnie tą bitwę da się zrobić na upartego, tylko myślę, że straty jednak by były. A swoją drogą już teraz nie potrzebuję aż tak bardzo złota, no bo już wykupiłem w końcu tych wszystkich swoich kawalerzystów. No to bitwa kolejna, bitwa z gatunku tych, które się świetnie ogląda, ale przynajmniej miała tą zaletę, że jest bardzo szybka. To jest oczywiście świetny artefakt, który bardzo warto podnieść, ale wcale niekoniecznie znaczy to, że trzeba go podnosić bohaterem głównym, tak? Więc tego nie zrobię. Tylko pokonuję strażnika głównym bohaterem. Ta bitwa jest też z gatunku tych najambitniejszych. A jednak nie, jednak podniosłem to głównym bohaterem. No to po prostu jestem głupi, bo na pewno nie powinienem był. Po prostu, nie wiem czemu, chyba mi się wydawało, że jestem cały czas poboczny. Teraz się chyba dopiero zorientowałem, że nie jestem. Bardzo duży błąd, znaczy duży, no błąd, po prostu błąd. Cały czas mnie kusi, cały czas tak chodzę, liczę na to, że w końcu zaatakuję którąś konserwatorium, ale cały czas się bałem, że po prostu mi nie wyjdzie, że i tak cały czas... Myślę, że już mogłem spokojnie te konserwatoria teraz zacząć konserwatoria pokonywać, no ale... Ale cały czas tego nie zrobiłem jeszcze. Więc nie radziłbym się nikomu nie sugerować tym jako jakimś super świetnie rozegraną grą. Raczej każdemu radziłbym się zastanowić, jakby samemu to zrobił, żeby zrobić to dużo lepiej niż ja to zrobiłem. Bo mapa naprawdę pozwalała na to, żeby zagrać dużo lepiej niż mi się to udało. No i mamy kolejną turkę. Drugi tydzień się powoli kończy.
Naszym mainem jesteśmy oczywiście byle gdzie. Ten main po prostu absolutnie nie powinien tam stać. On jest po prostu tak bardzo out of position, jak tylko się da. No i teraz widzimy oczywiście za darmo ulepszenie do czempionów. Teraz Adelaida prawdopodobnie podniesie ten artefakt, znaczy pokona tych przeciwników, którzy no już nie stanowią chyba żadnego problemu dla nas, tak? Rozdzielamy te konie, jak ktoś nie wie, jak ja to robię, no to jest po prostu skrót w HD modzie, pozwalający na to, żeby szybko dzielić i łączyć jednostki. To są podstawowe funkcje w HD modzie. Dzielimy w ten sposób. No nie będę tych skrótów wszystkich podawać. Wiadomo, jak ktoś wie, o co chodzi, no to wie, no trudno. To naprawdę jest chyba powszechna wiedza, jak to się robi. Wiadomo, z Shiftem, Kontrolem i Altem się wykonuje te wszystkie skróty. No ja nie będę komentował tego, co tu się stało. Naprawdę nie będę mówił, nie będę tego komentował. Ta bitwa naprawdę była bardzo prostą bitwą do strzelenia, bez żadnych strat. Nie rozgrywamy tej bitwy tak. No ja może to cofnę, ja to jeszcze raz pokażę, co tu się stało, bo to naprawdę, no z ciężkim sercem, ale pokażę. Ale pokażę. Więc w tym momencie wszystkimi poczekałem, no to ładnie. Tak? Idziemy do przodu. Bardzo dobry ruch i beznadziejny ruch. Ten kawalerzysta po pierwsze powinien stanąć tutaj. No ale to jeszcze jest może nie taki najgorszy moment. Ten kawalerzysta idzie do przodu, tamten nie idzie nigdzie. To jest dobry ruch. I to już jest zły ruch. To jest już bardzo zły ruch, bo ten kawalerzysta już powinien iść tu. Ale no niech będzie. I ten ruch właśnie, który będzie teraz, kosztował mnie jednego kawalerzystę. Dobijam bez sensu te oczy, więc nie robimy tak, tak? Ten kawalerzysta powinien być tu, ten kawalerzysta powinien być tu, a ten ewentualnie dopiero sekurować, albo nawet już odchodzić do tyłu. I w tym momencie elegancko byłoby pokryte wszystko, tak? A gdyby każda dwójka kawalerzystów kryła jeden oddział oczu, no a tak jesteśmy w kompletnej, niebeznadziejnej sytuacji. Oczywiście obrywamy 30 atakami. No i niestety. Także tak nie rozgrywamy bitew. Tutaj może to był taki najważniejszy moment na razie z tego całego filmiku, który coś pokazuje, jak coś robić albo czegoś nie robić. Tak nie toczymy bitew, absolutnie. Podnoszę, ale dostałem topór centaura, więc mogę napisać wurf. Wurf, zdecydowanie wurf. Worth it jak cholera. Jezu, ta wspaniała rozgrywka będzie jeszcze tydzień trwała, ja tak będę lamił do końca? Już nie pamiętam teraz. Chyba tak. To jest nowy budynek z Horn of the Abyss, dający... Tak jak kojarzy, no pewno każdy kojarzy taką arenę, która tu gdzieś zresztą leżała, tylko już no nie jestem w stanie teraz przesunąć sobie mapy, bo to jest nagranie po prostu, ale taki budynek jest, który dodaje plus 2 do ataku lub plus 2 do obrony. To jest dokładnie to samo, tylko do mocy i wiedzy. Oczywiście za darmo. Pokonuję tych wszystkich strażników, no wiadomo, chcę po prostu odbić w końcu wszystkie te konserwatoria, dalej konwersatoria w głowie mam, no. Co to jest, ja robiłem z człowiekiem, że na konserwatoria gryfów się zaczynam mówić konwersatoria gryfów. Straszne. Biedne gryfy. Jeśli ktoś się zastanawia, po co wykupuje armię, to wykupuje ją jako mięso, tak zwane, czyli jako takie, no po prostu, jednostki, które mają ginąć w bitwie. Oczywiście, bo myślałem, że bitwy, że te konserwatoria gryfów będą trochę silniejsze, a wszystkie okazują się, spoiler alert, minimalne, wszystkie cztery. Jezu, dlaczego jesteśmy o turę do tyłu? Może mi ktoś wyjaśnić?
Dobrze, następna tura. Świetnie. Co? Coś chyba inaczej. Coś... Aha, już rozumiem, co się stało. Przepraszam. Tura po prostu tam mi się. Tam był jakiś problem. Coś się nie zapisało i. Coś zostało rozegrane inaczej, także. Będę musiał to. O, może tym razem nie straciłem tego kawalerzysty. Takie oszukaństwo. Zobaczymy, co tu się dzieje. Zobaczymy, czy tą bitwę stoczę tak samo. Jak poprzednio. Aha, tym razem gra sama rozegrała tą bitwę lepiej niż ja. Bo włączyłem autowalki. I autowalka gra lepiej niż ja, więc teraz już wszystko jest jasne. Dlaczego tak jest? Naprawdę nie wiem, co się stało. Tam coś się musiało zmienić. No, zupełnie inaczej po prostu zagrałem tą turę. I chyba jednak dużo lepiej. Nawet nie pamiętałem tego, bo to po prostu kontynuowaliśmy rozgrywkę innego dnia. Tu znowu użyłem skrótu klawiszowego z Horn of the Abyss. Przepraszam, z HDModa. Dla mnie to się łączy, bo dla mnie no jednak to jest jedno i to samo. No, to są dwa projekty, które po prostu wstydnie używać. I będzie wielka, po prostu każdy, kto to zobaczy, to po prostu na pewno będzie miał ból dupy, że o, jak tak można mówić, że w ogóle Horn of the Abyss to pewnie jest złym zdaniem wszystkich, no ale ja uważam, że to po prostu jest konieczny krok na drodze po prostu rozwoju Heroesów i tyle. I nie rozumiem, dlaczego ktoś miałby grać w podstawową wersję Shadow of Death w momencie, gdy istnieje Horn of the Abyss, po prostu nie mieści mi się to w głowie, no ale niektórzy lubią masochiści, no trudno. Pierwsze konserwatorium gryfów, pierwsza... No to nie jest trudna walka, no nie jest to trudna walka. Mamy 8 kawalerzystów, chociaż powinienem sobie tego jednego zabić, no bo po prostu go straciłem wcześniej w tej bitwie. No ale po prostu nawet nie pamiętałem o tym, bo graliśmy po prostu innego dnia. Myślałem, że już nie mam tego kawalerzysty, nawet nie policzyłem, że jest ich 8. Teraz trochę mi morale przyfarciłem. No, bitwa też z gatunku łatwych. Ja chyba trudnych bitew to nie toczę ostatnio. Bo i może dlatego tak słabo gram, bo też trzeba jednak ryzykować troszeczkę i toczyć te trudniejsze bitwy, żeby po prostu się szybciej rozwijać. Szybciej rozwijać się, szybciej, no wiadomo, szybciej eksplorować mapę. A nie tak jak ja to zrobiłem. Że czekałem na wszystko, aż będę już miał super wielką armię. No i teraz mam, wiadomo, jak już mam jednego anioła, no to dalej nie powinno być żadnych trudności z pokonaniem drugiego konserwatorium. A teraz tylko to trzeba sobie wyobrazić, co by to było, jakby te wszystkie konserwatoria były, na przykład, nie wiem, potem każde następne było trochę większe. Moja armia byłaby ogromna, a tak będę miał 4 anioły. Oczywiście, no zupełnie inaczej poszedłem też głównym bohaterem. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Myślę, że tragicznie, bo no, po prostu, no beznadziejna gra z mojej strony po prostu. Zwłaszcza w kategorii tego ruchu w głównym bohaterem. Wyboru miejsc, w które nim idę. Strasznie źle. Armię schowałem w zamku w ten sposób, żeby po prostu mój bohater miał jak najwięcej punktów ruchu, żeby miał tylko tego anioła na koniec tury. Wiadomo, o co chodzi. Tutaj chyba coś trzeba Coś tu się trochę dłuży, więc to trochę przesunę. Nie wiem, co ja tutaj robiłem tyle czasu. Dobra, następna tura, bo tutaj już w tej turze nic się nie wydarzy. Ewidentnie. Jej, świetne. Następna tura. Coś się, mam nadzieję, dzieje. Drugie konwersatorium gryfów, tak.
kieruje konserwatorium gryfów. Dzielę tych kawalerzystów na pół, no bo dlaczego miałbym tego nie robić? Jak, no, po prostu 8 kawalerzystów to jest za dużo na... Zabijają po prostu chyba cały ten oddział, tak mi się wydawało przynajmniej. Więc wolałem ich podzielić, żeby te obrażenia się nie marnowały. No bo jeśli mamy więcej jednostek niż wystarczy, żeby zabić cały oddział przeciwnika, no to może lepiej po prostu podzielić i wtedy zaatakować dwa różne oddziały i wtedy po prostu nie zmarnują się te obrażenia nadwymiarowe, prawda? Wiadomo, mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, o co mi chodzi. Tutaj sprawa jest prosta, należy zaatakować tego gryfa u góry, żeby... Przepraszam. Żeby ten gryf nie zablokował mojego strzelca, tak? W sumie nawet chyba nie powinienem był brać tych pikinierów w ogóle do tej bitwy, no bo oni jedyne co robią to giną. No ale tracę ich tylko dwóch, także nic się nie dzieje. No niestety ta magia ziemi wypada, ale nie na tym bohaterze co trzeba, więc też jej nie wziąłem. I armię będę przesuwał dalej do głównego bohatera, którym chcę zdobyć konserwatorium. No, teraz powiedziałem dobrze. Natomiast teraz dostrzegam, że ja cały czas nie wiem, co ja robiłem. Naprawdę, to kompletnie nie rozumiem niektórych ruchów swoich w tej rozgrywce. Naprawdę. Teraz na przykład nie wiem, dlaczego na głównym bohaterze zostawiłem jednego pirata zamiast jednego anioła. Bardzo, bardzo dużo, bardzo głupich ruchów, zwłaszcza jakoś z tym głównym bohaterem, bo pozostałymi bohaterami ruszam się w miarę dobrze, natomiast moje ruchy głównym bohaterem są zupełnie niezrozumiałe czasem. I sam nie wiem, czemu tak zagrałem, jak zagrałem. Bo bardzo chciałem jakoś nim tak inteligentnie się poruszać tym głównym bohaterem, żeby tam nie tracić punktów ruchu, żeby jak najbardziej efektywnie było. No im bardziej tak próbowałem, to tym gorzej mi to wychodziło. Wiadomo, cały drugi tydzień zmarnowany na chodzenie po tych konserwatoriach, no ale... Teraz oczywiście staram się ułożyć jakiś ładny łańcuszek, ale w ogóle jak widać ten łańcuszek nie działa. Z tego co ja pamiętam, to nawet się zorientuję, że ten łańcuszek nie działa i podam tą armię z powrotem, więc no to po prostu śmiech na sali, co ja tu robię. Och, bo ulepszam baraki. Albo i nie. No tak, bo chyba ulepszę w końcu je. A nie, po prostu tylko sprawdzałem, ile kosztują, bo nawet nie pamiętałem, żeby wymienić pozostałe surowce. Żeby nie wymienić tych kryształów, które mi są potrzebne na baraki. Aha, i kupuję nowego bohatera. Nie wiem po co zupełnie. A nie, wiem, przepraszam. Po to, żeby właśnie jakoś poprawić ten łańcuszek trochę. Chodzi o to, żeby ta armia była w stanie jakoś w miarę sprawnie potem dotrzeć do głównego bohatera, który tam cały czas jest pod drugim konserwatorium. Więc można powiedzieć, no pod względem niektórych łańcuszków to warto oglądać i się uczyć, a pod względem innych łańcuszków no to po prostu można załamywać ręce na tym, co ja tutaj robię. No i to jest koniec tej tury. Taki ładny, ładny ten łańcuszek, chyba zaraz będzie widać, jak będzie ładnie wykorzystany. Albo i nie, bo nawet nie pamiętam, czy on zadziałał, czy nie. O, tu bardzo ważna rzecz, to była bardzo ważna rzecz, o której tu przez chwilę powiem. Co tutaj ten klawisz, nie wiem, czy o nim mówiłem w poprzednich rozgrywkach, czy nie, ale jest bardzo istotny. Im późniejsza faza gry, tym ważniejszy. Wciskać to na początku każdej swojej tury, wciskać to. Bo to pozwala nam obejrzeć wszystkie ruchy przeciwnika, jakie pojawiły się na obszarze, który widzimy. Więc może się okazać, że na przykład zobaczymy, że przeciwnik nam mignął na przykład przez sekundę, bo przeszedł przez portal tylko i wrócił, żeby tylko tak mignąć, żeby nie było go widać. Żeby właśnie nie przechodzić dalej, tylko zobaczyć, co jest po drugiej stronie portalu.
a w ten sposób dzięki temu możemy go obejrzeć. A tak normalnie, no w turze przeciwnika, no kto normalnie ogląda, szuka jego ruchów. No wiadomo, że wtedy albo oglądamy sobie YouTube'a, albo myślimy nad swoim ruchem, tak? Albo nie wiem, robimy sobie herbatę, nie wiem co. Jemy kolację, cokolwiek. Więc warto na początku swojej tury to kliknąć zawsze, bo a nuż się okaże, że na przykład przeciwnik nam podszedł pod sam zamek, a my nawet tego nie zauważyliśmy. Naprawdę mi się już tak zdarzyło kiedyś, że kliknięcie tego guzika sprawiło, że wygrałem grę, którą inaczej bym przegrał, bo właśnie nie zauważyłbym w życiu tego, że przeciwnik po prostu gdzieś mi podlazł w jakieś miejsce. A ja już wiedziałem, widziałem go, tylko nie widziałem, że mi tak, że był aż tak blisko mnie. Wtedy już była taka końcówka, gdzie tam próbowaliśmy sobie zabierać zamki. I właśnie to mnie uratowało, także warto to klikać. Teraz pokonuję kolejne konserwatorium, no one wszystkie jak na złość są minimalne. W momencie jak byłbym już w stanie pokonywać te po 20, może nawet po 30, to wszystkie są minimalne. I gdy mówię po 20, po 30, mam na myśli ilość gryfów w jednym oddziale. Bo konserwatorium gryfów może zawierać 5 razy po 10, 5 razy po 20, 5 razy po 30 gryfów i jest po 30% szans na każdą z tych opcji, a także 10% szans, że będzie zawierać po 5 razy 40, więc razem aż 200 gryfów. A każdorazowo ilość aniołów, które dostajemy, to po prostu patrzymy, ile jest gryfów w każdym oddziale i odejmujemy 0 na końcu. Po prostu dzielimy przez 10, tak? I dostajemy tyle aniołów. Czyli jeśli mamy 5 razy po 10 gryfów, dostajemy jednego anioła. Jeśli mamy 5 razy po 30 gryfów, dostajemy 3 anioły. A jeśli to się nie zgadza, co mówię, to znaczy, że nie mamy najnowszej wersji Heroesów, tylko mamy jakąś bardzo starą, taką sprzed jakiegoś patcha, czyli tak, no nie żadna złota edycja, nie takie rzeczy, tylko taką starą polską wersję, w której no była zabugowana o tyle, że no nie było jeszcze właśnie tego, niektórych zmian, które potem już weszły w tej finalnej wersji, nie wiemy czemu. Ale jej nie było w tej wersji. I więc istnieją takie wersje Heroesów, w których tych gryfów są absurdalnie mało, a aniołów dostajemy jeszcze więcej. Także nie, to tak nie powinno być. To jest ta wersja prawidłowa, ta, którą przed chwilą powiedziałem. Czyli 5 razy po 10, 20, 30 gryfów, 40, no i 1, 2, 4 anioły. A teraz, no jak już mam 3 anioły, no to jakby nie ma dla mnie trudnych przeciwników na mapie raczej, poza moim rywalem Dawidu oczywiście, który jest dla mnie niepokonalnym rywalem, ale chodzi mi oczywiście o neutrale na mapie. Żadnego z nich, no żaden nie powinien być trudny. Te bitwy wyglądają jakoś znajomo, tylko wtedy toczyłem je mając dużo mniejszą armię, no ale to właśnie może dobrze pokazuje, jak dużą różnicę może zrobić czasem jedna trochę inaczej zagrana tura. Jak bardzo istotne jest, to są te czasem takie drobnostki, jak tam pójście jedną kratkę w lewo, w prawo. Tu się zastanawiałem nad tym, czy będę wykupywać bohatera w następnej turze, czy nie. To znaczy, czy zrobię tak zwany Purman Stone Portal, polegający na tym, że bohaterem bez armii, tylko z jakąś jedną jednostką pierwszego poziomu, atakujemy jakiegoś neutrala i po prostu na nim uciekamy. I rekrutujemy bohatera w zamku. I w ten sposób mamy bohatera w zamku, a armię wysyłamy okrężną drogą przez po prostu łańcuszkiem do tego zamku. Albo nawet też nie, bo nie musimy wcale, może armia iść gdzie indziej, a bohater gdzie indziej. Tu widać, że oczywiście moim celem było przejście do tamtej strefy nekropolis, no żeby się rozwijać dalej. Ale może to był błąd, może powinienem był pójść po te, tutaj właśnie do tego sklepu, do tego banku tutaj strzeżonego przez zombiaki i na pustynię. Naprawdę nie wiem, co powinienem był zrobić. Myślę, że powinienem był po prostu zagrać kompletnie inaczej i dużo lepiej niż zagrałem. W każdym razie, no gram wolno, widać, że gram wolno i taki trochę poziom brązę, no ale trudno. Te zombiaki na szczęście nie chciały, znaczy autowalka nie chciała mieć strat w tej bitwie, więc nie musimy jej oglądać na szczęście. Tu szlak nie chce trafić, bo dowiaduje się, że tych gryfów znowu jest minimalna ilość, więc znowu po prostu pokonuję je bez strat. Nie wiem, po co był mi ten pathfinding. Powinienem chyba wziąć tą drugą umiejętność. Aha, wiem dlaczego, bo cały czas czekam na tą magię ziemi. I cały czas jej jeszcze nie mam. I cały czas jej nigdy nie będę miał mistrzowskiej, niestety. Także bierzcie pierwszą magię, jaką traficie. Bierzcie, bo warto. Chyba, że gramy Jebusa, wtedy nie warto.
To jest po prostu pokrakowanie to, co ja tu robię. No po prostu taka pokraka, że gorszej się nie da. Generalnie taka rada, że jak już w coś pójdziemy, znaczy w ogóle raczej w tej grze lepiej myśleć. Ja wiem, że tutaj mamy taki timer, który nas wkurza, że cały czas leci i o Boże, nie wyrobię się z turą, ale naprawdę lepiej chwilę pomyśleć. I nie grać tak jak ja, że najpierw idę gdzieś, potem w sumie wpadłem na pomysł, że jednak tak nie zrobię, a potem decyduję się jednak zrobić zupełnie co innego. Teraz znowu tak zrobiłem, tak? Znowu myślałem, no dobra, tutaj armię wyślę, tutaj się poświęcę bohatera, tutaj go zabiję w tym, dokładnie tu. A potem to wszystko odkręcam, bo jednak decyduję się na zupełnie inną opcję, no i w ten sposób tracę mnóstwo punktów ruchu, więc tak nie robimy. Jak już się na coś zdecydujemy, to może czasem nawet lepiej w to pójść, jak to jest gorsza opcja, ale generalnie lepiej się... No lepiej po prostu pomyśleć od razu, niż tak robić. Mamy nowy tydzień swoją drogą, więc będę musiał oczywiście znowu wykupić całą tonę armii. No i znowu brakuje mi złota. I dlatego będę zdecydować się, będę musiał na inne rozwiązania zupełnie niż chciałem, bo nawet nie przemyślałem tego, że mam nowy tydzień. A w tą grę to lepiej nie grać, jak się nie umie myśleć, więc może ja nie powinienem w ogóle w nią grać. Natomiast teraz znowu wysyłam bohatera bez sensu do tej tutaj stajni, jak powinienem oczywiście do tej drugiej. I w następnej turze się chyba, że było śmiesznie, znowu zorientuję, że zrobiłem błąd. I znowu będę latał w lewo i w prawo jak głupi. No bo tak, bo po prostu, bo tak będę latał, no bo tak jak się nie myśli, to tak się lata. Znowu widzę ambitny koniec tury, a ja dalej nie orientuję się. Wiem, no cały czas się staram tak przeklikiwać takie fragmenty, gdzie się nic na ekranie nie dzieje, ale cały czas o tym zapominam niestety. Przeciwnik zorientował się, że mam anioły, ale niestety no nie tyle, ile powinienem. Znaczy nie, no mam w sumie maksymalną ilość, jaką by się dało, no ale po prostu konserwatoria mi nie podsiadły. No, już tu widzę, że przeciwnik jest na pustyni. To było przed chwilą oczywiście widać czerwoną flagę, co pokazuje mi, że przeciwnik jest bardziej rozwinięty ode mnie, no i... Tu niestety tym razem mi nie siadł żaden fajny archanioł, albo nie wiem co innego fajnego. Teraz orientuję się, że nie mam kasy, nie mam armii, nie mam niczego i będę zmuszony znowu zmienić ten swój plan i bohaterem stoczyć tą tutaj oto bitwę. Tu, z tymi nagami. Co nie jest złym pomysłem, tylko złe było to, że wcześniej się na to nie zdecydowałem, to znaczy, że wcześniej miałem inny plan i po prostu na przykład zostawiłem bohatera z jednym jakimś słabą jednostką zamiast z jednym aniołem na przykład. Tu robię po prostu łańcuszek, no to wiadomo, trzeba te jednostki przenieść, żeby ulepszyć to w zamku, no i ulepszyć w stajni to, co trzeba w stajni, wiadomo o co chodzi. Sepinrod wraca do zamku. No. Ta armia oczywiście w następnej turze powinna dojść do mnie. A teraz tym bohaterem będę musiał podać armię z powrotem do bohatera, no i tak cały czas tracę ruch, tak? I na bohaterze głównym i na tych pobocznych, tak cały czas krążę w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Może nie była to najlepsza gra do pokazania, ale no w sumie głównie skłoniło mnie to, że grałem z tak mocnym rywalem. No i to, że trafiła mi się niezła mapa, no bo te cztery konserwatoria, no to jednak nie w każdej grze się trafią. Też może nie powinienem o tym mówić tak, ale no zamek to zdecydowanie nie jest moja najsilniejsza nacja, więc zamek to nie jest moja najsilniejsza nacja i nie umiem tym grać, no nie umiem, co zresztą widać, chociaż jest to bardzo prosty zamek do grania. No i teraz w końcu dostaję tą magię ziemi, no niestety jest dużo za późno na to. Gra już właściwie się kończy. Ja jestem mocno przegrany.
kupuję sobie tych 20 krzyżowców chyba w tej chwili, no bo tak myślę, że powinienem. Krzyżowcy to strasznie fajna jednostka, strasznie mocna, no. Zwłaszcza jak się ich ma 20. Tylko wolni są trochę jak na taką silną jednostkę. Jakby byli trochę szybsi, tak mieli jeszcze z 1 albo 2 punkty więcej szybkości, no tak jeden to może nie, ale jak mieli tak ze 2 więcej szybkości, to byli niesamowicie dobrzy. O, w tym momencie kończy się kolejne nagranko. No i jedziemy dalej. Ta gra już się naprawdę zbliża ku końcowi. Więc też może trochę mogę to przyklikiwać, co tu się dzieje. No ulepszam sobie gryfią wieżę, no bo skoro mam, no to sobie ulepszam. Ja po prostu chcę teraz już kupować, no po prostu wykupić sobie całą armię taką, jaką tylko się da, no bo zawsze lepiej mieć po prostu trochę więcej żołnierzy niż trochę mniej. A kasę, no na to już powoli zaczynam mieć na takie rzeczy, żeby sobie kupić te jednostki. Wiadomo, że gryfy to też jest dość dobra jednostka w końcówce, no bo na początku ich nie kupujemy w ogóle, no bo nawet nie budujemy ich w pierwszym tygodniu. Ale później w dużej ilości mogą być fajne. Niektórzy gracze w drugim tygodniu lubią sobie je kupić i ulepszyć i rozdzielić, no nawet pewnie większość graczy tak robi, bo to chyba jest nawet dobry ruch po prostu, żeby ulepszyć gryfy i właśnie w ten sposób je zostawiać na bohaterach pobocznych jako tą jednostkę po prostu szybką, z którą ten poboczny będzie chodził. No teraz warto zobaczyć, no ta armia wygląda bardzo ładnie, tylko niestety no armia mojego przeciwnika wygląda lepiej. Takie przykre trochę, bo no teraz dostrzegam, jak bardzo źle to zagrałem i tyle. Teraz no na gwałt chciałem ulepszyć sobie tą magię ziemi, tak, żeby mieć tego mistrza, móc rzucić to masowe spowolnienie. Teraz tak, no wiadomo, chcę zostawić sobie jednego anioła na bohaterze, a resztą armii pozwiedzać świat, ale to znowu mi się nie uda, bo znowu zmienię decyzję w następnej turze. A w tym momencie moje decyzje już nie są takie istotne, mówmy się, no bo już co się dało zepsuć, to zepsułem do tego momentu. Nie jestem z siebie zadowolony, nie jestem. O, no i tu dostrzegam, że mój przeciwnik jest na pustyni. I widzę jego głównego bohatera z jego armią. No i tutaj ta tura się będzie kończyć powoli, więc tu już się naprawdę nic nie wydarzy, więc przeklikuję do następnej. Gdzie mamy... Gdzie mamy jakieś ciekawe wydarzenia? No chyba nie mamy żadnych ciekawych wydarzeń. Tutaj oczywiście chciałem sobie zdobyć kolejne konwersatorium, znaczy jak konwersatorium, kolejny obóz uchodźców, licząc na to, że coś mi z niego wypadnie. No chyba to było trochę marnotrawstwo ruchu, no bo w sumie cokolwiek by mi z niego nie wypadło, to raczej nie było warte tego, żeby tak szybko po to lecieć. Zwiedzam oczywiście zawsze pobocznym i zwiedzamy nową strefę najpierw, a dopiero potem idziemy głównym, tam gdzie chcemy, tam gdzie wydaje nam się, że będzie najwięcej ciekawych rzeczy po prostu do zrobienia. Tutaj no oczywiście plan był taki, żeby tym głównym bohaterem zdobywać doświadczenie, żeby po prostu nabić mu w końcu tego mistrza ziemi, a dopiero potem iść zacząć szukać przeciwnika, bo w swojej naiwności myślałem, że może jestem przez przypadek silniejszy. Chociaż nie powinienem był tak w sumie myśleć, no ale liczyłem na to, że może tak być. Patrząc na to, że dostałem aż 4 konserwatoria, myślałem, że może przeciwnikowi nie siadły. Poza tym wcześniej Dawid opisał mi, że ma dość słabe, że miał słabą mapę, no ale to trzeba
Jeśli dobry gracz mówi nam, że ma słabą mapę, to trzeba to zawsze traktować tak przez pół. To jest trochę tak, ja komentuję, bo co tu komentować? No już kupuję armię i zmierzam ku końcowi. W tym momencie dostrzegam, że nie, jeszcze nie, jeszcze nie. W tym momencie dopiero dostrzegam, że przeciwnik dostał się do mojej strefy. Przeszedł przez te meduzy, o których mówiłem dużo wcześniej, tam gdzieś na początku tej gry, że... O, jest Advanced, no niestety... Advanced to wszystko, czyli oczywiście Advanced, czyli zaawansowana magia ziemi, to wszystko, na co mogę liczyć w tej grze już. Niestety mistrzowski nie dostanę. Braknie czasu na to. A szkoda. I w tym... Tak? A mogę za chwilę? Tak, bardzo profesjonalnie. Przepraszam, ale już no i tak, no to już się i tak powoli kończy, więc już nie chciałem, normalnie bym pociął, ale to już jest końcówka. Także mogłem sobie powrzeszczeć. W tej turze naprawdę się już nic nie wydarzy, więc chciałbym od razu przejść po prostu do tej następnej, kluczowej, ostatniej. I teraz dostrzegam, co się działo w tej turze. To jest ruch mojego przeciwnika. I to się nazywa dobra tura. Cyk, zabiera mi jedno miasto. Zabiera mi drugie miasto. Podchodzi mi pod trzecie miasto. Wykupuję wszystkich bohaterów. Pojawia się... No już generalnie jestem trochę w złej sytuacji, tak można by to delikatnie ująć. Szukam, gdzie jest jego główny bohater. Zaraz się doszukam. Jego główny bohater jest oczywiście w jego mieście, tam siedzi. Tutaj, to jest jego główny bohater, Marius. Wiem, kto jest jego głównym bohaterem, po prostu dlatego, że nie oszukujmy się, wiadomo było, że to... Że jeśli już widziałem tego bohatera kilka razy z armią, a poza tym jest to najmocniejszy bohater w tej nacji, no to raczej znaczyło to, że po prostu właśnie tym bohaterem zdecydował się grać. Jest to bohater, który oczywiście wzmacnia demony, które farmimy grając Infernem. Więc no ja tak to trochę przeklikując do przodu, podejmuję decyzję o tym, żeby... O, myślałem, że to się nie nagrało, nie nagrywało, a to się nagrywało. Skończyłem turę, w swojej turze tylko po prostu popędziłem swoim mainem w kierunku przeciwnika. O, dostałem jeszcze swoją turę, ostatnią, no i już w niej tylko jedyny mój ruch polegał na pójściu w kierunku przeciwnika, gdzie już wiedziałem, że przegrałem, no bo zabrał mi zamek i gdyby chciał, nie musiał mnie wcale atakować, mógł po prostu zostać w zamku, poczekać tą jedną turę i wykupić się z nowej armii, dojechać tu. No po prostu miał już grę w kieszeni, nie musiał nawet ze mną walczyć, nawet gdyby miał silniejszą armię, to już w tym momencie przegrałem. Natomiast no, liczyłem na finałowe starcie, no i nie przeliczyłem się, nie przeliczyłem się. Bo to finałowe starcie właśnie w tym momencie się... O, w tym momencie się zorientowałem, że to się cały czas nagrywało, bez przerwy. Myślałem, że po prostu tam zrobiłem przerwę w nagraniu i te dwie ostatnie tury się nie nagrają, a tu się nagrały. No i tu widać siłę przeciwnika, prawda? No co tu komentować, 70 demonów, to jest duża armia. 80 właściwie bardziej, tak? Anioły też ma 3, no ma wszystko, prawda? Ma wszystko, ma tutaj dodatkowe jednostki, oczywiście te giganty, anioły i wiwerny są z tych banków, tak samo jak moje anioły. Poza tym ma dużo lepsze statystyki, w tym momencie się orientuję, że jednak nie mam tej mistrzowskiej magii ziemi, no i tak, liczę na kuszę. No i w tym momencie już jest gra właściwie skończona, no tylko tak z takiego poczucia obowiązku jeszcze pokażę, jak magogi mnie sypnęły, no to już było chyba pograne. Ja sobie postrzelać to, co mogłem postrzelać. No. Napisałem ciekawe, kto wygra. Mój rywal, nie wiem, czy to wygląda. Napisał tak, jakby nie zrozumiał, no ale. Ale chyba. Chyba jest to jasne. Poszedłem po prostu do przodu, no bo to już.
Nie było co grać. Moje siły zostały rozgromione. No i przegrałem. Tak, to takie smutne. To takie, taka smutna historia była. W ten sposób przegrałem. I tu się kończy. To ostatnie nagranie, także. No może przepraszam za taką jakość. Zarówno może rozgrywki, jak i komentarza. Myślę, że komentarz byłby też dużo lepszy, jakbym wiedział, że wygrałem grę. A tak to trochę się czułem zły na siebie za to, jak grałem, więc. Ale. W najbliższej przyszłości wrzucę kolejne nagranie, ponieważ już zaczęliśmy kolejną grę z Rafciozem znowu tym razem. Więc no, jak zagramy, no to po prostu nagram komentarz i wrzucę. Tak, a na razie no to tyle. Do zobaczenia. To się niestety cały czas nagrywa, bo teraz do zobaczenia.